Was sagen über den Richterstuhl des Christus? Chciałbym powiedzieć na temat tej stolicy sędziowskiej Chrystusowej. Wir lesen dazu 2. Korinther 5, Vers 10. I w tym celu przeczytamy drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 10 wiersz. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 10 wiersz. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Es gibt Bibelstellen, da meint das kleine Wort wir alle Menschen. Są takie miejsca biblijne, w których te malutkie słowo my ma na myśli wszystkich ludzi na ziemi. Es gibt Bibelstellen, da meint es nur die Gläubigen. I są takie miejsca w Biblii, które te malutkie słowo my określa tylko wierzących. Und es gibt Bibelstellen, da meint es nur die Apostel. I też takie miejsca w Biblii, które to słówko określa tylko apostołów. In Vers 1 unseres Kapitels meint das Wort wir nur die Gläubigen. W wierszu pierwszym tego przeczytanego rozdziału te słówko my określa tylko wierzących. Aber in unserem gelesenen Vers meint das Wort wir alle Menschen. Ale w naszym przeczytanym wierszu 10 te słowo my ma na myśli wszystkich ludzi. Das heißt, alle Menschen ausnahmslos müssen einmal vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. To oznacza, że wszyscy ludzie bez wyjątku będą musieli stanąć przed stolicą sędziowską Chrystusową. Aber nicht alle zu dem gleichen Zeitpunkt. Ale nie wszyscy w tym samym okresie czasu. Der Richterstuhl hat drei Perioden. Ta stolica sędziowska Chrystusowa, ona odbędzie się w trzech okresach czasu. Zuerst werden wir, die Gläubigen, offenbar werden. Najpierw my, wierzący, będziemy przed nią objawieni. Damit wollen wir uns heute Abend beschäftigen. I tym chcielibyśmy dzisiaj wieczorem się zajmować. Zweitens werden beim Gericht der Lebendigen in Matthäus 25 vor der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Po drugie, w tym sądzie wszystkich żyjących, co mamy opisane w Mateusza 25 rozdziale, przed ustanowieniem tysiącletniego królestwa. Die dann noch lebenden Menschen vor den Herrn Jesus als Richter gestellt. Będą wszyscy ówcześnie żyjący ludzie postawieni przed Chrystusem jako najwyższym sędzią. Und über 1000 Jahre später, a ponad 1000 lat później, haben wir den dritten Akt des Richterstuhls. Znajdujemy ten trzeci akt tego, tej stolicy sędziowskiej, wo alle ungläubig gestorbenen Menschen beim Gericht der Toten gerichtet werden. Gdy wszyscy niewierzący ludzie, którzy byli umarłymi, oni zmarłymi, którzy tam w tym sądzie zostaną postawieni. Beim ersten Akt erscheinen also nur Gläubige. A więc w czasie tego pierwszego aktu stawiają się przed sądem tylko wierzący. Beim zweiten Akt in Matthäus 25 Gläubige und Ungläubige. Podczas drugiego aktu z Mateusza 25 rozdziału stawiają się przed tym sądem Chrystusowym wszyscy żyjący, zarówno wierzący, jak i niewierzący. Und beim dritten Akt nur Ungläubige. A podczas trzeciego aktu tego sądu Chrystusowego stawiają się tylko niewierzący. Nun zu unserem Offenbarwerden der Gläubigen vor dem Richterstuhl. A teraz przejdźmy do naszego objawienia się, czy stawienia się przed sądem Chrystusowym. Ich möchte anhand von sieben Punkten diesen Richterstuhl vorstellen.
Chciałbym na podstawie siedmiu punktów tą stolicę Chrystusową przedstawić. Ich liste diese sieben Punkte zunächst einmal nacheinander auf. Ja najpierw wymienię po kolei tych wszystkich siedem punktów, jeden po drugim. Die erste Frage, die wir uns stellen wollen, ist, wer ist der Richter? Pierwsze pytanie, które chcielibyśmy sobie postawić, to jest pytanie, kto jest tym sędzią? Die zweite Frage, wie und wann erscheinen wir? Drugie pytanie, w jaki sposób i kiedy my tam staniemy przed nim? Die dritte Frage, müssen wir Furcht haben? Trzecie pytanie, czy musimy się tego obawiać, bać się tego? Viertens, wir werden offenbar. Po czwarte, my tam będziemy objawieni. Fünftens, wir werden die Wege Gottes mit uns verstehen. Piąty punkt, zrozumiemy wtedy wszystkie drogi Boże z nami. Sechstens, wir werden Lohn empfangen. Szósty punkt, otrzymamy wynagrodzenie. Und siebtens, welche Auswirkungen hat der Richterstuhl jetzt für uns? I siódmy punkt, jakie teraz znaczenie ma ta stolica sędziowska Chrystusowa w obecnych czasach dla nas? Noch eine Vorbemerkung. Jeszcze jedna uwaga wstępna. In früheren Jahren haben oft ältere Gläubige, auch Väter und Mütter. W dawniejszych czasach bardzo często wierzący ludzie i ojcowie i matki. Jüngeren Gläubigen, vielleicht auch ihren Kindern. Młodszym wierzącym, może swoim właśnie dzieciom. Immer etwas Angst gemacht vor dem Richterstuhl. Ciągle właśnie wprawiali ich w strach przed tą stolicą sędziowską Chrystusową. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Nie wiem, czy tak było również i wśród was. Aber ich kann mich gut erinnern. Ale ja dobrze sobie jeszcze to przypominam. Dass oft gesagt wurde, że często było powiedziane. Das musst du alles noch mal vor dem Richterstuhl verantworten. Z tego wszystkiego jeszcze będziesz musiał zdać sprawę przed stolicą sędziowską Chrystusową. So etwas mit erhobenem Zeigefinger. Mniej więcej tak z tym podniesionym, grożącym palcem wskazującym. Und ich wünsche, dass dieser Vortrag heute Abend auch dazu dient. I bardzo bym sobie tego życzył, aby ten dzisiejszy wykład dzisiejszego wieczoru do tego posłużył. Diese Furcht zu nehmen. Aby zabrać nam tego rodzaju strach. Es ist wahr. Unser Offenbarwerden vor dem Richterstuhl ist ein feierlich ernster Augenblick. To jest prawdą, że nasze objawienie się przed stolicą sędziowską Chrystusową jest to moment podniosły i bardzo poważny. Und doch freue ich mich unendlich darauf. A jednak nieskończenie bardzo cieszę się z tego powodu, że tak będzie. Und ich hoffe, dass nach dieser Stunde niemand mehr hier ist, der sich nicht auch darauf freut. I mam nadzieję, że po tej godzinie nie będzie w tej sali kogoś takiego, który by dalej się obawiał tego. Nun zu dem ersten Punkt. I tak przejdźmy do pierwszego punktu. Wer ist der Richter? Kto jest tym sędzią? Wir haben das gelesen, das ist Christus. Czytaliśmy o tym, to tym sędzią jest Chrystus. Nun mag der ein oder andere denken, aber in Römer 14 steht doch, dass es der Richterstuhl Gottes ist. Ale może ktoś pomyśli, że w Rzymian 14 rozdziale jest napisane, że to jest stolica sędziowska Boża. Aber das ist kein Problem. Ale to nie jest żaden problem. Erstens wird im Römerbrief alles in Verbindung gebracht mit Gott. Po pierwsze, w całym liście do Rzymian wszystko łączy się z Bogiem. Sind die Erbarmungen Gottes, die Langmut Gottes, das Evangelium Gottes. Miłosierdzie Boże, cierpliwość Boża, Ewangelia Boża jest przedstawiana. Aber Christus, der auf dem Richterstuhl sitzt, ist Gott. Ale ten Chrystus, który siedzi na tej stolicy sędziowskiej, jest Bogiem. Und doch übt das Gericht aus in dem Charakter des Sohnes des Menschen. A jednak on wykonuje ten sąd w tym charakterze Syna Człowieczego. Das können wir nachlesen in Johannes 5. O tym możemy przeczytać w Ewangelii Jana w 5 rozdziale. Da heißt es in Vers 27, und er hat ihm Gewalt gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. I tam czytamy w tym 5 rozdziale Jana w 27 wierszu,
i dał mu władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. Und Paulus sagt in Apostel 17, dass Gott den Erdkreis richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. A Paweł mówi w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, że Bóg postanowił pewnego męża, który będzie sądził cały okrąg ziemi. Und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. I wszystkim dał dowód tego, gdyż on wzbudził go z martwych. Der Mensch Christus Jesus ist der Richter. Człowiek Chrystus Jezus jest będzie tym sędzią. Das ist der, der auch auf dieser Erde war. To jest ten, który też był na tej ziemi. Über 30 Jahre. Ponad 30 lat przebywał na niej. Der all die Situationen kennengelernt hat, in die wir kommen. Który poznał wszystkie te sytuacje, w których my teraz się możemy znaleźć. Er hat Erfahrung mit den Umständen, in denen die Menschen sind. On ma doświadczenie w tych wszystkich okolicznościach, w jakich teraz ludzie się znajdują. Da wird niemand sagen können. Po to, aby nikt nie mógł powiedzieć. Das verstehst du nicht, davon hast du keine Ahnung. Tego to ty nie rozumiesz, ty nie masz pojęcia o tym. Doch, der Jesus kennt die Dinge. Jednak Pan Jezus zna wszystkie te rzeczy. Aber wisst ihr, dieser Mensch, Jesus Christus, ale wiecie, ten człowiek, Jezus Chrystus, dem ich dort begegne, ten, którego ja tam spotkam, wisst ihr, wer das ist? Czy wiecie, kto to jest? Das ist mein Heiland. To jest mój Zbawiciel. Und das ist dein Heiland. I to jest twój Zbawiciel. Darf ich schon mal vorsichtig fragen? Czy mógłbym tak ostrożnie zapytać? Freust du dich nicht, ihm dort zu begegnen? Czy nie cieszysz się z tego, że będziesz, że go tam spotkasz? Zur zweiten Frage. I teraz przejdźmy do drugiego pytania. Wie erscheinen wir? W jaki sposób się tam stawimy? Darauf gibt die Schrift eine eindeutige Antwort. Na to pytanie Pismo daje nam jednoznaczną odpowiedź. Nach Philipper 3, Vers 21. Według Filipian 3 rozdział i wiersz 21. Wird unser Leib der Niedrigkeit umgestaltet werden zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nasze ciało tutaj tej niskości będzie przemienione w ciało jego chwalebne. Wir sind, was unseren Leib angeht, an Herrlichkeit dem Richter gleich. A więc jeżeli chodzi o nasze ciało, to będziemy podobni do tego sędziego. Und der Apostel Paulus sagt im 9. Vers dieses Kapitels. A apostoł Paweł mówi w 9. wierszu tego rozdziału. Dass der Herr Jesus seine Gerechtigkeit ist. Że Pan Jezus jest jego sprawiedliwością. Der Richter, der dort sitzt, ist selbst meine Gerechtigkeit. Ten sędzia, który tam siedzi na tej stolicy sędziowskiej, jest jednocześnie moją sprawiedliwością. 1. Korinther 1 sagt in Vers 30, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit. A pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 30 wiersz mówi, ten, który stał się dla mnie mądrością Bożą i sprawiedliwością. Ich erscheine also nicht in meiner Gerechtigkeit dort, die wie ein unflätiges Kleid ist. A więc ja tam nie stawiam się w mojej własnej sprawiedliwości, która jest jak splamiona szata. Sondern ich erscheine in seiner Gerechtigkeit. Ale ja tam stawiam się w jego sprawiedliwości, die zur meinen geworden ist. Która stała się teraz moją. Wann erscheinen wir? A kiedy się tam stawimy? Eins steht fest. Jedno jest pewne. Vor der Hochzeit des Lammes. Przed weselem barankowym. Denn bei der Hochzeit des Lammes in Offenbarung 19. Gdyż w tym weselu barankowym opisanym w objawieniu w 19 rozdziale. Tragen wir das Kleid. Będziemy nosili na sobie tą suknię. Welches uns beim Richterstuhl verliehen wurde. Która zostanie nam udzielona tam przy tej stolicy sędziowskiej. Also geht der Richterstuhl der Hochzeit voraus. A więc ta stolica sędziowska musi nastąpić przed tym weselem barankowym. Aber ich wage mal noch eine nähere Bestimmung. Ale ja odważam się jeszcze powiedzieć określenie bliżej przybliżające ten czas. Ich glaube, dass wir unmittelbar nach der Entrückung vor dem Richterstuhl offenbar werden. Ja myślę, że my bezpośrednio po pochwyceniu wszystkich wierzących przez Pana na obłoki w górę, na powietrze, od razu staniemy przed tą sędziowską stolicą Chrystusową.
Denn der Herr wird uns keinen Augenblick länger als nötig noch in einer gewissen Unwissenheit über uns selbst lassen. Gdyż Pan nie będzie chciał nas ani okamgnienie dłużej zostawić w pewnego rodzaju niepewności w stosunku do nas samych. Er wird uns so schnell wie möglich mit sich in völlige Übereinstimmung bringen. On, na ile to jest możliwe, jak najszybciej będzie chciał nas doprowadzić do jednomyślności w oglądaniu nas samych tak, jak On nas widzi. Was das im Einzelnen bedeutet, werden wir später sehen. Co to oznacza w szczegółach, będziemy później oglądali. Zur dritten Frage. Teraz do trzeciego pytania. Müssen wir Furcht haben? Czy my musimy się tego obawiać? Zunächst müssten wir sagen ja. Najpierw musielibyśmy powiedzieć tak. Gott ist heilig, der Jesus ist heilig. Bóg jest święty, Pan Jezus jest święty. Er ist gerecht, er ist Licht. On jest sprawiedliwy, On jest światłością. Und wenn wir ihm begegnen, a jeżeli teraz spotkamy się z Nim, bei all unserem Versagen, mając na myśli wszystkie te sytuacje, w których zawiedliśmy, bei unseren tausendfachen Verfehlungen, mając na myśli tysiąckrotne błędy, dann müssten wir eigentlich zurückschrecken vor diesem Licht, vor dieser Heiligkeit. To w zasadzie musielibyśmy być przerażeni, widząc tą światłość i świętość. Wenn Johannes ihn sieht in seiner richterlichen Erscheinung, Johannes 1, Vers 17, Offenbarung 1, Vers 17. I gdy czytamy w Księdze Objawienia, w pierwszym rozdziale, w 17 wierszu, jak Jan widział Pana Jezusa w Jego sędziowskiej postaci, dann fällt er zu seinen Füßen wie tot. To on pada do Jego stóp jak martwy. A was sagt dann der Herr? A co Pan wtedy mówi? Fürchte dich nicht. Nie bój się. Wir müssen keine Furcht haben. A więc nie musimy się bać. Warum nicht? Dlaczego? Weil der Jesus alle meine Sünden dort auf dem Stamme des Kreuzes hinweggetan hat. Dlatego, że Pan Jezus wszystkie moje grzechy na pniu krzyża usunął. Aber jetzt kommt ein Problem viele Gläubige. Ale teraz pojawia się problem, który dotyczy wielu wierzących. Sie fragen? Pytają oni wtedy. Ist das auch wirklich so? Czy rzeczywiście tak jest? Dann überlegen Sie, wie das bei Ihrer Bekehrung war. I wtedy zaczynają zastanawiać się, jak to było w chwili ich nawrócenia. Die Brüder haben immer gesagt, du musst deine Sünden alle bekennen bei deiner Bekehrung. Bracia zawsze to mówili, że musisz wszystkie twoje grzechy wyznać w momencie twojego nawrócenia. Und dann sagt der junge Bruder oder die Schwester, das habe ich gar nicht gemacht. A wtedy jakiś młody brat albo siostra mówi, ja tak wcale nie zrobiłem. Ich kann euch sagen, das habe ich auch nicht gemacht. Ale ja mogę wam powiedzieć, ja też tak nie zrobiłem. Ich behaupte. Ja mogę teraz twierdzić, dass niemand hier sitzt, że tu na tej sali nie siedzi nikt taki, der bei seiner Bekehrung alle seine Sünden bekannt hat. Das gibt es nicht. Który by w chwili swojego nawrócenia wyznał wszystkie swoje grzechy. Nie ma czegoś takiego. Erstens hast du viele nicht mehr gewusst. Po pierwsze, dlatego, że wielu z tych grzechów, które popełniłeś, w ogóle sobie nie uświadamiałeś. Und zweitens war viele Sünde in deinem Leben, was du gar nicht als Sünde erkannt hast. A po drugie, wiele tych grzechów, które w swoim życiu popełniłeś, nie uważałeś, że to są grzechy. Doch sagt Petrus. A jednak Piotr mówi, welche unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat. Ten, który nasze grzechy na swoim ciele, na krzyżu, na drzewie krzyża niósł. Es ist wahr. To... Wenn eine Sünde trennend zwischen mir und Gott stehen bleiben würde, dann wäre ich ewig verloren. To jest prawda, że jeżeli by chociaż jeden grzech pozostał, który by mnie oddzielał od Boga, będę na wieki zgubionym. Aber es steht keine mehr dazwischen. Ale nie ma takiego grzechu pomiędzy mną a nim. Ich erinnere an einige Bekehrungen in der Bibel. Ja przypominam sobie kilka różnych nawróceń opisanych w Biblii. Der Zöllner sagt, o Gott sei mir dem Sünder gnädig. Celnik powiedział, o Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Kropka. Und ihm waren alle vergeben. I zostały mu wszystkie przebaczone. Der Räuber auf dem Kreuz sagt nur einen Satz. A ten złoczyńca na krzyżu powiedział tylko jedno zdanie. Aber darin verurteilt er sich und er rechtfertigt Gott.
ale w tym zdaniu on osądził samego siebie i usprawiedliwił Boga. Und jetzt kann ich sagen, alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Ja mogę to powiedzieć, wszystkie moje grzechy jego krew usunęła. Römer 8, Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesus sind. W Rzymian 8, pierwszy wiersz czytamy, a więc nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Johannes 5, 24. A Jana 5, wiersz 25. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Kto słowa mojego słucha i wierzy temu, który mnie posłał, nie przyjdzie na sąd, ale ma żywot wieczny. Nein, wir müssen keine Furcht haben. Nie, nie musimy się bać. Vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, sagt Johannes in seinem ersten Brief. A Jan w swoim pierwszym liście mówi, że doskonała miłość usuwa wszelki strach. Aber sagst du, ja das verstehe ich jetzt. Ale ty może powiesz, tak, to rozumiem. Aber nach meiner Bekehrung habe ich noch immer wieder gesündigt. Ale co z tym? Ja po moim nawróceniu ciągle na nowo jeszcze grzeszyłem. Und ob ich die alle bekannt habe, das weiß ich nicht so genau. I czy ja wszystkie te grzechy wyznałem, to nie wiem teraz. Was ist damit? I co z tym teraz? Die Sünden, die ein Gläubiger tut, grzechy, które popełnia wierzący, berühren nicht mehr die Frage nach Himmel und Hölle. One nie dotyczą rozwiązania tego pytania, tej sprawy rozstrzygnięcia nieba i piekła, sondern sie berühren die Frage der Gemeinschaft, des Genusses der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und dem Vater. Ale one są sprawą właśnie zakłócenia społeczności pomiędzy wierzącym a Ojcem i Panem Jezusem. Und diese Gemeinschaft wird durch Sünde unterbrochen. A ta społeczność jest właśnie przerywana przez grzech. Und deshalb müssen wir sie dann bekennen. I to właśnie dlatego musimy te grzechy wyznawać. Für Kinder, die in unserer Mitte sind, möchte ich das an einem Beispiel deutlich machen. A dla wszystkich dzieci, które są pośrodku nas, chciałbym to teraz zobrazować na podstawie jednego przykładu. Ein Kind deiner Eltern bist du geworden durch die Geburt. Stałeś się dzieckiem dla twoich rodziców na skutek tego, że się narodziłeś. Und das bleibst du. I takim dzieckiem ty dalej pozostaniesz. Du kannst machen, was du willst, du bleibst das Kind deines Vaters. Ty możesz robić, co chcesz, ty pozostaniesz dalej dzieckiem twojego ojca. Und wenn dein Verhältnis zur Mutter und zum Vater gut ist, du warst brav und lieb, dann ist das ein glückliches, harmonisches Verhältnis. Jeżeli twoje współżycie z mamą i tatą było w porządku, byłeś grzecznym i miłym dzieckiem, to twój stosunek jest miły i radosny. Du freust dich, wenn Papa abends nach Hause kommt. Cieszysz się, gdy tata przychodzi wieczorem do domu z pracy. Du läufst ihm entgegen. I wybiegasz mu naprzeciw. Aber da gibt es einen Tag, da machst du das nicht. Ale zdarza się taki dzień, w którym tego nie czynisz. Da versteckst du dich unter die Eckbank in der Küche. Wtedy ty zaczynasz kryć się za rogówką, która stoi w kuchni. Warum? Dlaczego? Weil die Mama gesagt hat, warte ab, wenn Papa heute Abend nach Hause kommt. Dlatego, że mama powiedziała, poczekaj, jak tata dzisiaj wieczorem przyjdzie do domu. Dann bist du immer noch das Kind. Przecież dalej jesteś jeszcze dzieckiem. Aber du hast dein Gewissen belastet durch etwas Böses. Ale ty obciążyłeś swoje sumienie przez coś złego. Und dann ist der Genuss der Gemeinschaft mit dem Vater unterbrochen. I wtedy te korzystanie z tej radosnej społeczności z twoim ojcem zostało przerwane. Dann nimmt er dich vielleicht beiseite. Wtedy on może weźmie ciebie na bok. Und sagt mein Junge, was hast du dann? I powie do ciebie, chłopcze, co się stało? Das und das war passiert. I wtedy możesz mu powiedzieć, to i to zdarzyło się. Und er sagt, es ist gut. I wtedy on ci powie, dobrze. Du hast es bekannt, ich habe das vergeben. Ja ci, ty to wyznałeś, a ja ci to przebaczyłem. Weißt du, als der Heiland starb? Wiesz, wtedy, gdy Zbawiciel umarł, da hast du doch noch gar nicht gelebt. To ty w ogóle jeszcze nie żyłeś na świecie. Es spielte doch gar keine Rolle für ihn, ob das die Sünden waren vor oder nach deiner Bekehrung. Dla niego to nie miało żadnego znaczenia, czy te grzechy były przed czy po twoim nawróceniu. Als du Buße getan hast, da hat er sie dir komplett vergeben.
Ohne Ausnahme. Bo gdy ty pokutowałeś, to on tobie te grzechy bez wyjątku w komplecie wszystkie przebaczył. Also wir haben keine Furcht mehr. A więc my już nie boimy się. Freust du dich jetzt? Czy cieszysz? Freust du dich jetzt? Czy cieszysz się z tego teraz? Dann zum vierten Punkt. I teraz przejdźmy do czwartego punktu. Wir werden offenbar werden. My będziemy objawieni. Ich lese dazu mal noch eine Stelle aus 1. Korinther 4. Do tego przeczytamy jedno miejsce z pierwszego listu do Koryntian z czwartego rozdziału. Vers 5. Da heißt es, der Herr wird das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen der Herzen werden offenbar werden. Pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział, piąty wiersz, trochę dalej. Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. Es ist oft gefragt worden, was wird dort offenbar? Bardzo często były stawiane pytania, co tam będzie objawione. Unser ganzes Leben wird offenbar. Tam będzie ujawnione nasze całe życie. Auch unser Leben vor der Bekehrung. Również i nasze życie przed nawróceniem. Ja, wird der Herr uns jetzt die Sünden noch einmal vorhalten und anrechnen, die wir vor der Bekehrung getan haben? Nein. Jak to Pan znowu będzie nam wymieniał wszystkie nasze grzechy, które żeśmy popełnili przed naszym nawróceniem się? Nie. Aber er wird mir zeigen. Ale on mi pokaże. Wie groß seine Gnade war. Jak wielką była jego łaska. Die mir das alles vergeben hat. Która mi to wszystko przebaczyła. Ich werde meine ganze Verdorbenheit sehen. Ja tam wtedy ujrzę całe moje zepsucie. Das nichts Gutes an mir war. Że we mnie samym nie było niczego dobrego. Und dass er mich doch angenommen hat. I pomimo tego on jednak mnie przyjął. Aber auch das Leben nach der Bekehrung. Ale również będzie ujawnione twoje życie po nawróceniu. Aber es wird nicht nur offenbar, was ich getan habe. A tam nie będzie objawione tylko to, co ja uczyniłem. Es wird nicht nur offenbar, was ich gesagt habe. Nie tylko będzie objawione to, co ja tam powiedziałem. Es werden auch meine innersten Überlegungen und Beweggründe offenbar. Tam będą ujawnione wszystkie moje najskrytsze z mojego serca myśli i przemyślenia i plany. Es wird offenbar, warum ich etwas getan habe. Będzie objawione, dlaczego ja coś uczyniłem. Wisst ihr, was auch offenbar wird? Czy wiecie, co jeszcze tam będzie objawione? Warum ich heute Abend hier stehe und einen Dienst tue. Dlaczego ja dzisiaj tutaj stoję i usługuję wam? Das wird auch offenbar. To też będzie tam objawione. Es wird offenbar, ob ich mich selbst suche in meinem Dienst. Tam będzie objawione również i to, czy ja szukam realizacji samego siebie przez tą służbę. Oder ob der Beweggrund der Liebe zu den Geschwistern und zu dem Herrn war. Albo czy może pobudką do tej służby była miłość do Pana i do wszystkich wierzących. Da wird nichts mehr in meinem Leben in Disharmonie bleiben mit dem Herrn Jesus. I wtedy nic nie pozostanie w moim życiu, co by było jeszcze niesharmonizowane z Panem Jezusem. In 1. Korinther 13 steht, dann werden wir erkennen, wie auch wir erkannt worden sind. I w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, jest napisane, że wtedy my poznamy tak, jak i sami jesteśmy poznani. Ich muss noch einmal sagen, ich freue mich unendlich darauf. I jeszcze raz to teraz muszę podkreślić, że ja nieskończenie bardzo cieszę się z tego powodu. Dann werde ich in allen Angelegenheiten meines Lebens so denken, wie der Herr denkt. Wtedy będę mógł myśleć o wszystkich szczegółach i sprawach mojego życia dokładnie tak samo, jak o tym myśli mój Pan. Das ist jetzt garantiert noch nicht so. Tak z całą pewnością nie jest w tym momencie tak. Nun ist oft gefragt worden. I bardzo często było stawiane pytanie. Werden wir allein offenbar, ein jeder für sich, oder sind andere dabei? Czy będziemy tam ujawnieni każdy dla siebie samego, czy inni będą przy tym obecni? Eins steht fest.
Jedno jest pewne. Ein jeder wird für sich selbst offenbar werden und Rechenschaft abgeben. Das steht in Römer 14. Jest napisane w Rzymian 14 rozdziale, że każdy będzie dla siebie samego musiał za siebie samego oddać sprawę za to, co czynił. Vers 12, Römer 14, Vers 12. Rzymian 14, rozdział 12, wiersz. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Sind auch andere dabei, sehen die das auch? Czy będą inni obecni obok mnie i będą to też widzieli? Das weiß ich nicht. Tego nie wiem. Bruder Darby hat einmal zwei Antworten gegeben auf diese Frage. Brat Darby kiedyś dał na to pytanie dwie odpowiedzi. Einmal hat er gesagt, raz kiedyś powiedział, wenn es zur Verherrlichung Gottes dient, werden andere dabei sein. Wenn nicht, dann nicht. Jeżeli będzie to służyło uwielbieniu Boga, to inni będą przy tym. Jeżeli to będzie, to nie będzie służyło uwielbieniu Boga, wtedy nie będą przy tym. Aber er hat noch eine Antwort gegeben. Ale dał też jeszcze inną odpowiedź. Und hat gesagt, jetzt macht uns das große Mühe. I powiedział tak, teraz sprawia nam to wielką trudność. Mir auch. Mnie też. Ich wünsche das jetzt nicht. Ja bym sobie tego teraz nie życzył. Dass ihr alle hier meine Gedanken und Beweggründe und Worte lesen und hören könntet, wünschte ich nicht. Ja nie życzyłbym sobie, abyście teraz w tym momencie mogli poznać wszystkie moje myśli i moje słowa i moje czyny. Aber vor dem Richterstuhl. Ale tam, będąc przed tą stolicą sędziowską Chrystusową, da wird es mir nichts mehr ausmachen. To nie będzie już to miało dla mnie żadnego znaczenia. Das ist der Unterschied. To jest właśnie ta wielka różnica. Dann kommen wir zum fünften Punkt. I teraz możemy przejść do piątego punktu. Wir werden die Wege Gottes mit uns verstehen. Wtedy zrozumiemy drogi Boże, jakimi On nas prowadził. Im Eingangsgebet ist gesagt worden, w tej modlitwie początkowej było tak wyrażone, wir brauchen Trost, że potrzebujemy pociechy. Wir brauchen Ermutigung. My potrzebujemy zachęty. Und ich denke, in diesem Punkt bekommen wir sie. I myślę, że właśnie w tym zakresie, w tym punkcie my ją otrzymamy. Ich kenne die Wege, die euer himmlischer Vater euch führt, bei vielen nicht. Ja nie znam tych dróg, jakimi was prowadzi nasz niebiański Ojciec. W stosunku do wielu z was nie znam. Bei einigen kenne ich etwas. W stosunku do niektórych z was troszeczkę znam. Und ich verstehe die Wege auch nicht. I ja tych dróg też nie rozumiem. Die der Herr mich selbst und andere führt. Jakimi mnie Pan osobiście i innych prowadzi. Verstehst du den Weg, den der Herr dich geführt hat bis jetzt? Czy ty rozumiesz tą drogę, jaką Pan ciebie dotychczas prowadził? Oder musst du auch sagen, wie der Psalmist im Psalm 77? Albo czy tak będziesz musiał odpowiedzieć, jak i psalmista w Psalmie 77? Im Meere ist dein Weg. W morzu jest twoja droga. Und deine Fußstapfen sind nicht bekannt. A ślady twoich stóp nie są mi znane. In Hiob 33 lesen wir einmal, über all sein Tun gibt er keine Antwort. A w Księdze Joba czytamy w 33 rozdziale nad wszystkimi swoimi czynami on nie daje żadnego sprawozdania nikomu. Und in Jesaja heißt es, so hoch der Himmel wie über der Erde sind meine Gedanken höher als eure Gedanken. A w Izajasza jest napisane, że tak jak niebiosa są wysoko nad ziemią, tak też i wysoko są moje myśli nad waszymi myślami. Kannst du verstehen, dass der Herr eine Mutter von vier kleinen Kindern abruft? Czy możesz to zrozumieć, że Bóg odwołuje z ziemi matkę czworga małych dzieci? Sind deine Warum-Fragen alle gelöst? Czy znasz odpowiedź na wszystkie twoje pytania dlaczego? Oder darf man nicht fragen warum? Albo w ogóle nie potrzebujemy pytać dlaczego? Ich höre manche Brüder sagen, man darf nicht fragen warum. Ja czasami słyszę, niektórzy bracia mówią, nie wolno pytać dlaczego. Ich sage das nicht. Ja tego nie mówię. Ich habe einmal in der Bibel nachstudiert.
Ja kiedyś tam sprawę studiowałem w Biblii. Wie viele Männer Gottes warum gefragt haben. Jak wielu mężów Bożych pytało właśnie dlaczego. Jeremia. Jeremiasz. Hiob. Job. Wie heißt der Prophet? Habakuk, danke schön. Habakuk. Prorok Abakuk. Und wisst ihr wer auch? I czy wiecie jeszcze kto? Warum hast du mich verlassen? Ten, który zawołał, dlaczego mnie opuściłeś? Es ist wahr. Wir dürfen Gott nicht mit dieser Frage auf die Anklagebank setzen. Das stimmt. Wenn das die Brüder meinen, haben sie recht. To jest prawda. Nie możemy Boga sadzać na ławce oskarżonego, stawiając mu pytanie dlaczego. To jest prawda. Bracia w tym względzie mieli rację. Ale czy nie wolno nam zapytać szczerze, Panie, dlaczego? A jednak nie zawsze otrzymujemy odpowiedź. Der Dichter sagt, ich muss das jetzt in Deutsch sagen, und löst sich hier des Rätsels Lösel nicht. Pewien poeta to wyraził w poetycki sposób. Nawet jeżeli tu na ziemi nie rozwiązuje się każda zagadka. Der Tränen, all die du geweint. I te łzy, które ty wszystkie wypłakałeś. Im Land des ewigen Sonnenlichts. Tam w tym kraju tego wiecznego światła słonecznego. Da wirst du sehen, wie er es gemeint. Tam będziesz mógł zobaczyć, co on miał na myśli. Ist es heute nicht oft so? Czy i dzisiaj nie jest właśnie tak często? Dass wir das tun Gottes mit uns, że my te wszystkie czyny Boże razem z nami sehen wie einen Teppich von unten. My oglądamy, jak gdyby patrzeć na dywan od drugiej strony, od dołu. Da gibt es viele Fäden. I tam na tym dywanie od dołu zobaczymy wiele krzyżujących się nitek. Die sind so ziellos, so verworren in unseren Augen. I wydaje się nam, że one są tam tak pokręcone i pokrzyżowane w naszych oczach. A wenn wir droben sind, ale gdy będziemy u góry, u Pana, dann wirst du den Teppich von oben sehen. Wtedy ty ten dywan zobaczysz z góry. Und dann wirst du sehen, welches herrliche Bild der göttliche Webmeister in deinem Leben gewebt hat. I wtedy dopiero zobaczysz, jakie wspaniałe dzieło ten boski mistrz tworzący ten dywan w twoim życiu utworzył. Weißt du, was du dann machen wirst? I czy wiesz, co wtedy będziesz robił? Dann wirst du deinem Heiland danken. Wtedy będziesz dziękował twojemu Zbawicielowi. Das kann ich nicht mehr erklären. Nie jestem w stanie tego wyjaśnić. Für den Weg, den er dich hier geführt hat. I dziękował za tą drogę, którą on ciebie tutaj poprowadził. Den du hier nie verstanden hast. Drogę, którą tutaj na ziemi nigdy nie rozumiałeś. Dann wirst du keine Erfahrung mehr missen wollen. I wtedy pomyślisz sobie, że nie chciałbym ująć z mojego życia ani jednego doświadczenia. Die du auf diesem Weg mit ihm gemacht hast. Doświadczenia, które zrobiłeś na tej drodze życia razem z nim. Freust du dich immer noch nicht auf den Richterstuhl? Czy dalej jeszcze nie możesz się cieszyć na tą stolicę sędziowską Chrystusową? Wollen wir uns dem sechsten Punkt zuwenden? I teraz zwróćmy nasze myśli do szóstego punktu. Wir werden Lohn empfangen. My tam otrzymamy wynagrodzenie. Das kann ich überhaupt nicht mehr verstehen. Tego to już w ogóle nie potrafię zrozumieć. Der Jesus hat einmal gesagt zu den Jüngern in Lukas 17. Kiedyś Pan Jezus powiedział do swoich uczniów w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale. In Vers 10. W wierszu 10. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. So spricht. Mówcie. Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren.
Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. So sollten wir sagen. Tak my powinniśmy mówić. Aber er wird etwas anderes sagen. Ale on powie coś innego. Darauf komme ich noch zu sprechen. O tym będziemy jeszcze mówili. Nun mag der eine oder andere denken. Może ktoś teraz wśród was pomyśli. Und ich habe das schon gehört. I ja już też to słyszałem. Mir liegt doch nichts an dem Lohn. Ach, mnie wcale nie zależy na tej nagrodzie. Wenn ich so ein kleines, bescheidenes Eckchen im Himmel habe, bin ich rundum zufrieden. Gdy otrzymam w niebie mały, skromny kącik, to będę całkowicie z tego zadowolony. Das hört sich so bescheiden an. Może to brzmi w twoich uszach bardzo skromnie. Ist aber überhaupt keine gute Sprache. Ale to w ogóle nie jest dobra mowa. Wenn Gott uns Lohn in Aussicht stellt. Jeżeli Bóg nam w takim widoku przed nami przedstawia wynagrodzenie, dann sollten wir alles daran setzen, ihn zu bekommen. To wszyscy powinniśmy wszystkie siły używać, aby tą nagrodę otrzymać. Die andere Einstellung ist eine Missachtung des Gebers, der Lohn in Aussicht stellt. Inny rodzaj postępowania to jest właśnie pogarda w stosunku do tego, który tą nagrodę dla ciebie przygotował. Dann wählen wir bewusst die Untreue und den Ungehorsam. Wtedy świadomie wybieramy niewierność i nieposłuszeństwo. Denn der Gehorsam und die Treue werden belohnt. Gdyż posłuszeństwo i wierność będą nagrodzone. Nicht die Gabe. Nie dar, jaki Pan dał. Aber das treue Verwalten der Aufgaben, die der Herr dem Einzelnen anvertraut hat. Ale właśnie wierne wykonywanie zadań, które Pan zlecił pojedynczemu wierzącemu. Vielleicht findet eine Schwester, die jahrzehntelang in der Stille für die Brüder gebetet hat, mehr Lohn. Może jakaś siostra, która dziesiątki lat w cichości swojego pokoiku modliła się za braćmi, otrzyma większe wynagrodzenie. Als Brüder, die jahrzehntelang im Rampenlicht der Öffentlichkeit standen. Niż bracia, którzy w świetle reflektorów stawali za mównicą. Dann ist mir noch etwas aufgefallen. I jeszcze jedną rzecz zauważyłem. Gott stellt immer dann Lohn in Aussicht. Bóg zawsze wtedy tą nagrodę daje nam przed nami, w tym widoku przed nami. Wenn unsererseits Gefahr besteht, dass wir resignieren oder aufgeben. Jeżeli to z naszej strony powstaje takie niebezpieczeństwo, że my chcielibyśmy zrezygnować albo zniechęcić się. Dann sagt er gleichsam, tritt weiter für mich ein. Kämpfe weiter für mich. Es gibt Lohn für euer Tun. Gib nicht auf. Wtedy on jak gdyby do mnie mówił, działaj w tej sprawie dalej, walcz dla mnie dalej, gdyż jest dla ciebie przygotowana nagroda. Wisst ihr, wer das gut verstanden hat? Czy wiecie, kto to dobrze zrozumiał? Der Herr selbst. Sam Pan osobiście? Nicht, dass er in Gefahr stand zu resignieren. Das will ich überhaupt nicht sagen. Das wäre nicht so. Naturalnie nie chciałem przez to powiedzieć, że byłoby jakiekolwiek niebezpieczeństwo tego, żeby Pan kiedykolwiek chciał zrezygnować ze swojej drogi i służby. Aber er war Mensch mit menschlichen Empfindungen. Ale on był człowiekiem z ludzkimi odczuciami. Und er sagt in Jesaja 49 prophetisch, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt, im Blick auf Israel. Ale w Izajasza w 49 rozdziale proroczo jest powiedziane, na próżno się trudziłem i na próżno zużywałem swoją siłę. Oczywiście tu jest mowa w stosunku do Izraela. Dann kommt der wunderbare Nachsatz. Dann kommt der herrliche Nachsatz. A do tego dodaje wspaniały dodatek. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Ale moje prawo jest u mojego Boga i moja nagroda jest u mojego Pana. Und stell dir vor, i teraz wyobraźcie sobie, du bist vor dem Richterstuhl, znajdujesz się przed tą stolicą sędziowską Chrystusową, und der Jesus sagt dir das, was er in Matthäus 25 sagt. A Pan Jezus to, co powiedział w Mateusza 25 rozdziale, zu den beiden treuen Knechten,
do tych dwóch wiernych sług: Wohl, du guter und getreuer Knecht, gehe ein in die Freude deines Herrn. Dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana Twego. Was wäre das, wenn wir das hören könnten? Jaki to będzie moment, gdy byśmy coś takiego usłyszeli? Dieser Lohn, Geschwister. Ta nagroda, bracia i siostry. Bracia i siostry. Wirkt sich aus im Blick auf die Herrschaft im Reich. Ona również będzie oddziaływała, jeżeli chodzi o sprawę panowania w tym tysiącletnim królestwie. Das hat der Herr selbst in Lukas 17 gesagt. O tym już osobiście Pan powiedział w Łukasza w 17 rozdziale. Habe Gewalt über 10 Städte, habe Gewalt über 5 Städte. Miej teraz panowanie nad 10 miastami, albo inny usłyszał: miej panowanie teraz nad 5 miastami. Wenn es unsere Stellung geht, die wir als Kinder im Haus des Vaters haben. Jeżeli chodzi o nasze stanowisko, które posiadamy jako dzieci w domu ojcowskim, dann hat das nichts zu tun mit Lohn. To oczywiście to w ogóle nie ma nic w związku z jakokolwiek nagrodą. Da geht es nicht um Verantwortung und Treue. Tam w tej sprawie nie chodzi o odpowiedzialność i wierność. Dass wir dort sein werden, ist pure Gnade. To, że my tam będziemy mogli być, to jest tylko czysta łaska. Das ist Epheser 1, Vers 4. O tym mówi Efezjan, 1 rozdział, 4 wiersz. Gott hat uns auserwählt vor ewigen Zeiten. Bóg nas wybrał już przed czasy wiecznymi. Damit wir einmal ewig als seine Kinder im Haus des Vaters sein könnten. Abyśmy my mogli już wiecznie być kiedyś jako jego dzieci w jego domu ojcowskim. Das ist nicht eine Frage der Belohnung. Tutaj nie jest poruszana sprawa wynagrodzenia. Jetzt komme ich zurück auf unseren gelesenen Text. I teraz wracajmy do przeczytanego tekstu. Wir werden dort offenbar werden. My tam będziemy objawieni, albo staniemy tam. Damit wir empfangen, was wir unserem Leib getan haben. Aby każdy odebrał zapłatę, co uczynił w ciele swoim. Es sei Gutes. Czy dobre? Das ist der Lohn. To jest właśnie nagroda. Für uns die Gläubigen. Dla nas wierzących. Jetzt steht aber dort auch noch, ale dass tam jest jeszcze jedna rzecz napisana, dass wir Böses empfangen. Że otrzymamy również i zło. Für den Ungläubigen bedeutet es Gericht. Dla ludzi niewierzących to aber, oznacza, aber nicht für uns. Sąd, ale nie dla nas. Für uns bedeutet Böses in diesem Vers. Dla nas to zło oznacza w tym wierszu den verlorenen Lohn. Że my stracimy nagrodę. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, Lohn zu verlieren. To oznacza, że jest taka możliwość, że możemy stracić naszą nagrodę albo wynagrodzenie. Der Herr wird unsere Untreue nicht belohnen. Pan nie będzie wynagradzał naszej niewierności. Der Gläubige kann also Lohn empfangen. A więc wierzący może tą nagrodę otrzymać. Und er kann Lohn verlieren. Ale może również i tą nagrodę stracić. Und ich möchte mal drei Stellen erwähnen, wo wir Lohn verlieren. Chciałbym teraz przytoczyć trzy miejsca, w których jest mowa o tym, że możemy naszą nagrodę stracić. Mateusz 6. Mateusza 6 rozdział. Vers 1. Pierwszy wiersz. Habt acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen. Wie heißt es dort? Oder nicht die vor den. Ich kann nicht mehr noch lesen. Um euch vor ihnen sehen zu lassen, sonst habt ihr keinen Lohn. Mateusza 6 rozdział, pierwszy wiersz. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Wenn wir uns also vor den Menschen sehen lassen wollen, vor ihnen zu glänzen, dann haben wir keinen Lohn. A więc jeżeli będziemy dążyli do tego, aby błyszczeć przed ludźmi i od nich odbierać nagrodę, to u Pana nie odbierzemy jej. Im Zentrum na Philadelphia steht,
A w tym liście skierowanym do zboru Filadelfii w objawieniu: Halte fest, was du hast. Trzymaj mocno to, co masz. Auf das niemand deine Krone nehme. Aby nikt nie wziął korony twojej. Wenn wir die Wahrheit, die der Herr im 19. Jahrhundert noch einmal in der Zeitepoche Philadelphias geschenkt hat. A więc jeżeli tą prawdę, którą Pan jeszcze raz w tym czasie opisanym przez ten list do Filadelfii w tym 19. stuleciu jeszcze raz objawił całemu światu wierzących, nicht festhalten. Jeżeli tej prawdy nie będziemy się trzymali, sondern aufgeben, ale będziemy z tego rezygnowali, dann verlieren wir die Belohnung. Wtedy my stracimy wynagrodzenie. Ich denke noch an 1. Korinther 3. Ja myślę również też i o wierszu zapisanym w pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdział. Da wird von einer Klasse von gläubigen Arbeitern gesprochen. Tam jest mowa o pewnej klasie wierzących pracowników, die mit Heu, Holz und Stroh bauen, którzy będą budowali za pomocą siana, słomy i drewna. Und das steht, das will ich lesen. I tam jest napisane, to musimy przeczytać. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. 1. Korinther 3, vers 12. 12 wiersz. Das Werk eines jeden, vers 13, wird offenbar werden. Und dann vers 15. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden durch so wie durchs Feuer. Ale najpierw musimy przeczytać pod koniec 13 wiersza. Jakie jest dzieło każdego, to wypróbuje ogień. I teraz 12 wiersz. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana i słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. Das kann der Herr nicht belohnen. Tego Pan nie może wynagrodzić. Wenn wir ungute Lehren bringen in die Mitte der Gläubigen. A tu chodzi o to, jeżeli będziemy niedobre nauki wprowadzali pośród wierzących. Nur noch einen letzten Gedanken zu dem Lohn. I jeszcze ostatnia myśl związana z tą nagrodą. Aus dem bisher Gesagten sollten wir aber jetzt nicht die Schlussfolgerung ziehen. Z tego, co dotychczas powiedzieliśmy, nie powinniśmy wyciągać takiego wniosku, dass der Beweggrund unserer Treue und Hingabe an den Herrn der Lohn sei, den wir bekommen. Że pobudką do działania powinna być właśnie ta nagroda, którą tam u Pana otrzymamy. Der Beweggrund unserer Treue sollte nichts anderes als eine Antwort unserer Liebe sein, unserem Herrn gegenüber. Pobudką do naszego działania to właśnie powinna być miłość w stosunku do naszego Pana jako odpowiedź na Jego miłość. Und wenn der Herr uns dann belohnen will, dann nehmen wir das dankbar entgegen. A jeżeli wtedy Pan będzie chciał nas wynagrodzić, to przyjmiemy to, odbierzemy to z wdzięcznością. Jetzt wollen wir uns dem letzten Punkt noch zuwenden. I teraz skierujmy nasze spojrzenie na ostatni punkt. Welche Auswirkungen hat nun der Richterstuhl für uns? Jakie oddziaływanie ta stolica sędziowska Chrystusowa ma teraz na nas? Einmal hat für uns Auswirkungen im Himmel. Po pierwsze, będzie miała oddziaływanie tam w niebie. Ich habe schon etwas davon gesagt. Ja już na ten temat powiedziałem. Weil wir dann die Wege Gottes verstehen, bo wtedy będziemy rozumieli drogi Boże, werden wir ihm ewig dafür danken. I będziemy mu po całą wieczność za to dziękować. Aber es hat noch eine Auswirkung im Himmel. Ale to jeszcze będzie skutkowało inną rzeczą w niebie. Wir werden einen weitaus größeren Eindruck von der Gnade haben als jetzt. Będziemy mieli o wiele większe odczucie tej łaski niż obecnie. Bruder Darby hat einmal gesagt im Blick auf den Richterstuhl. Brat Darby kiedyś powiedział w związku z tą stolicą sędziowską Chrystusową. Wir werden feststellen, że tam stwierdzimy, dass das, was der Herr mit uns erreichen wollte, że to, co Pan z nami chciał osiągnąć, nicht erreicht worden ist. Nie zostało osiągnięte. Und trotzdem, a pomimo tego, werden wir die Gnade rühmen. Będziemy wysławiali tą łaskę. Das unendliche Erbarmen des Herrn.
te nieskończone miłosierdzie Pana, der uns doch an dieses Ziel gebracht hat, który nas jednak do tego swojego celu doprowadził. Aber der Richterstuhl hat auch Auswirkungen für uns jetzt hier auf der Erde. Ale ta stolica sędziowska Chrystusowa ma również oddziaływanie na nas teraz na tej ziemi. Und zwar einmal im Blick auf uns selbst, a mianowicie jeżeli chodzi o nas samych, und zum anderen im Blick auf unser Tun mit den Ungläubigen. Ale również jeżeli chodzi o nasze współdziałanie z niewierzącymi. Und jetzt komme ich noch einmal auf 2. Korinther 5 zu sprechen. I jeszcze raz teraz wróćmy do naszego 5. rozdziału z 2. listu do 5. rozdziału z 2. listu do Koryntian. Da sagt Paulus in Vers 9. Tam Paweł mówi w wierszu 9. Deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. Das begründet er dann mit unserem Erscheinen vor dem Richterstuhl. I tym to właśnie on uzasadnia naszym objawieniem się, czy stawieniem się przed stolicą sędziowską Chrystusową. Ich will das mal anders formulieren. A ja chciałbym to teraz inaczej sformułować. Weil wir einmal vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden müssen, ponieważ będziemy musieli kiedyś przed tą stolicą sędziowską Chrystusową się objawić, beeifern wir uns jetzt, ihm wohlgefällig zu sein. Teraz my staramy się i pilności dokładamy, aby się jemu podobać. Ob einheimisch oder außerheimisch von dem Leib. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w ciele, czy poza ciałem. Nicht ganz leicht. Das ist nicht ganz leicht zu erklären, die beiden Ausdrücke. Te dwa wyrażenia nie jest sprawą łatwą, aby wyjaśnić. Wenn wir doch außerheimisch von dem Leib sind, schon beim Herrn im Paradies, dann können wir dort doch nicht mehr ihm wohlgefällig leben. Bo mianowicie dlatego, że jeżeli już jesteśmy poza ciałem i jesteśmy w raju razem z Panem, to nie będziemy mogli już tam nic uczynić, aby żyć tak, aby Pan znalazł w tym upodobanie. A wisst ihr, was das meint? Ale czy wiecie, co to wyrażenie tutaj ma na myśli? Solange wir hier auf der Erde leben, jak długo na tej ziemi jeszcze żyjemy, bemühen wir uns, dem Herrn wohlzugefallen. Staramy się, aby podobać się Panu. Sei es, dass wir beim Kommen des Herrn zur Entrückung noch leben und einheimisch in dem Leib sind? Obojętnie, czy my przy przyjściu Pana będziemy jeszcze na tej ziemi żyli, a więc będziemy jeszcze w naszym ciele, dann bemühen wir uns eben bis zu dem Augenblick, wo er kommt. Wtedy będziemy się trudzili tym, aby się jemu podobać, aż do tego momentu, w którym on przyjdzie. Oder wir sind beim Kommen des Herrn schon nicht mehr einheimisch im Leib, sondern schon ausheimisch. Das heißt, wir sind schon entschlafen. Albo do tego momentu, gdy Pan przyjdzie, nie będziemy już w ciele naszym. To znaczy, że zanim Pan przyjdzie, już wcześniej będziemy z tej ziemi zabrani przez śmierć. Wie lange haben wir uns bemüht dann? A więc jak długo my wtedy się trudziliśmy tym? Bis zu unserem Heimgang. Aż do chwili naszej śmierci. Das heißt, wir sagen einfach, für dich nur darf mein Leben sein. A więc możemy całkiem po prostu powiedzieć, moje życie może być tylko i wyłącznie dla ciebie. Es wäre wünschenswert. I jest to godne tego, abyśmy sobie to życzyli. Wenn der Herr billigend die Hand auf unsere Schulter legen könnte. Gdyby Pan z swoim zadowoleniem mógł położyć dłoń na naszym ramieniu, um uns zu sagen, an dem, was du jetzt tust, habe ich meine Freude. Aby nam powiedzieć, że to, co ty teraz czynisz, to ja z tego się teraz cieszę. Das bedeutet übrigens glückselig sein. To poza tym oznacza być w tym stanie błogiej szczęśliwości. Aber dann hat der Richterstuhl auch noch Auswirkungen auf unser Verhalten den Ungläubigen gegenüber. Ale potem też i ta stolica sędziowska Chrystusowa ma swoje oddziaływanie na nas, jeżeli chodzi o nasze działanie w stosunku do ludzi niewierzących. Da lese ich zwei Verse. I w tym celu przeczytamy dwa wiersze. Kapitel 5, Vers 11. W tym 5. rozdziale, wiersz 11. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen.
Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi. Und Vers 14. I wiersz 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Ich sage jetzt ganz einfach, das Evangelium zu verkündigen. Bo miłość Chrystusowa naciska nas, u nas jest napisane, ogarnia nas, aby po prostu głosić Ewangelię. Erstens kennen wir den Schrecken des Herrn. Po pierwsze, my znamy tą bojaźń Pańską. Und der Schrecken des Herrn für die Ungläubigen bedeutet die Hölle. A ta bojaźń Pańska dla ludzi niewierzących oznacza po prostu piekło. Nichts anderes. Nic innego. Und wir wissen um ihr Ende. I my wiemy, jaki jest ich koniec. Und deshalb überreden wir sie. I dlatego my ich przekonujemy. Der Apostel Paulus hat das getan. Apostoł Paweł to czynił. Apostoł Paweł to czynił. Das, was er hier schreibt, hat er selbst versucht. To, co on tutaj napisał, on to sam próbował obrócić w czyn. War das Felix oder Festus? Ich weiß nicht genau. To było w przypadku Feliksa albo Festusa, już nie pamiętam. Der sagte zu ihm, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Ten musiał do Pawła powiedzieć, że niewiele tego brakuje, a ty przekonasz mnie, aby stać się chrześcijaninem. Das heißt, wir stellen dem ungläubigen Menschen das Gericht vor. A to wszystko oznacza, że my ludziom niewierzącym przedstawiamy sąd, jaki ich czeka. Das gehört zur Verkündigung des Evangeliums. To wszystko należy do zakresu głoszonej Ewangelii. Aber nicht nur das Gericht. Ale nie przez ten sąd. Sondern die Liebe des Christus drängt uns. Ale właśnie to miłość Chrystusowa naciska nas. Wir stellen dem ungläubigen Menschen die werbende Liebe Gottes vor. Aby przedstawiać tym niewierzącym ludziom tą pozyskującą ich miłość Bożą. Der seinen Sohn gegeben hat. Boga tego, który swojego Syna darował. Und wir stellen den Heiland vor, der mit ausgebreiteten Armen noch den Sünder aufnimmt. I przedstawiać tego Zbawiciela, który z rozpostartymi ramionami przyjmuje każdego grzesznika. Wir sehen also, dass der Richterstuhl auch ausgesegnete Auswirkungen hat auf unser jetziges Verhalten. I z tego widzimy, że ta stolica sędziowska Chrystusowa również wywiera błogosławiony wpływ na nasze obecne zachowanie na ziemi. Und wir freuen uns auf den Augenblick. I cieszymy się na ten moment, wo wir mit unserem Heiland in absolute Harmonie gebracht werden in allen Angelegenheiten unseres Lebens. Gdy będziemy doprowadzeni do absolutnej harmonii z naszym Zbawicielem, jeżeli chodzi o wszystkie szczegóły i sprawy naszego życia.